będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drugi dzień tygodnia z Ewangelią. W tym roku analizujemy, czytamy z uwagą przypowieść o talentach. Ta przypowieść obejmuje całość nauczania Jezusowego. Ukazuje rzeczywistość Królestwa Bożego. A więc także pozostałe elementy przypowieści o talentach znajdujemy, są rozsiane we wszystkich momentach Jezusowej działalności. Najlepiej je widać w momentach, kiedy Jezus spotyka się z innymi osobami. Jak Jezus zaprasza je do współpracy dla Królestwa Bożego. I możemy zobaczyć, jak Jezus te osoby, które spotyka, uruchamia w nich talenty, te pokłady, zdolności, które osoby mają. I te osoby wprawione w ruch przez tę rozmowę z Jezusem są zaproszone do rozwoju. Dobrze to widać w spotkaniu Jezusa z Piotrem. Wydarzenie opisane na kartach Ewangelii Świętego Łukasza, rozdział 5, wersety od 1 do 11. Oto ten tekst. Pewnego razu, gdy tłum cisnął się do Niego, aby słuchać Słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy zaś wyszli z łodzi i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów. A Szymon odpowiedział: Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy, lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczęły się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie tak, że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. I jego bowiem i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali, jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona: nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I wyciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za Nim. Oto ta historia, którą zechcielibyśmy się przyjrzeć, abyśmy wydobyli to, o czym wspomniałem wcześniej. Talent jest dany. Talent także pomnaża nasze relacje z innymi. Talent jest uczestnictwem w pewnym wspólnym dziele. Teraz zechcielibyśmy przyjrzeć się na początku, jak Jezus głosi Słowo Boże. To na tekst nie mówi, o czym Jezus nauczał, ale Jezus najczęściej nauczał o Królestwie Bożym, a więc także i to był temat Jego nauczania. Teraz, kiedy Jezus zwraca się do tłumów, obok jest Piotr w swojej łodzi, który czyści sieci. Teraz wyczuwamy, że Jezus mówi do tłumów, ale właściwie mówi do Piotra. I zechcemy poczuć Piotra, który zajmuje się swoją małą firmą, swoimi sieciami, ale Jezusa, który zwraca się do Niego. Jezusowi zależy na Piotrze, żeby go wydobyć, żeby go wprawić w ruch, żeby go uzdolnić do bycia uczniem. Teraz, kiedy Jezus przestał mówić, zwraca się do Szymona Piotra, wchodząc do jego łodzi, aby nieco odbił od brzegu. Stamtąd kończąc nauczanie, mówi: wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów. Piękne przejście. Wypłyń na głębie, Ty Piotrze, zarzućcie sieci na połów. Ty jesteś pierwszy, za Tobą pójdą inni. Teraz Piotr, który wypływa na głębie, czyli dla niego na razie głębia to jest, kojarzy mu się z łowieniem ryb, ale w przyszłości to będzie głębia poznawania Jezusa, poznawania swojego Mistrza. Wypłyń na głębie, a więc poszerz perspektywę swojego widzenia, swojego życia. Porzuć to, co Cię ogranicza, co Cię zniewala, co jest jakimś przywiązaniem. Porzuć to i pójdź za mną. I Piotr ma taką zdolność, że to poczuje. Piotr nazywa Jezusa Mistrzem. Mówi do Jezusa: Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy. Doświadczenie frustracji, irytacji, porażki. Rybacy, którzy żyją z połowu ryb, całą noc pracowali i nic nie ułowili. Jak mogli się czuć? Jak przeżywać tą swoją porażkę, te swoje puste sieci? Rybacy, którzy nie potrafią zarobić na swoje życie, na swoje utrzymanie. I teraz Jezus mówi: zarzućcie sieci.
Piotr to czyni, także jego współpracownicy. I to jest ten talent Piotra. Talent Piotra, więc słuchanie Jezusa i wypełnianie tego, co Jezus mówi. I przez to wypełnianie mamy to wydobycie wielkiego mnóstwa ryb. Mamy tutaj współpracę innych rybaków. Inni rybacy podpływają, bo jedna łódź nie daje rady wydobyć tej wielkiej ilości ryb. Teraz jest współpraca, wspólne dzieło wydobywania tych ryb. Teraz Piotr widzi, ma tą zdolność widzenia. W tym widzeniu tej wielkiej ilości ryb widzi skuteczność Jezusowego słowa. Wcześniej pracował całą noc i nic, puste sieci. Teraz, kiedy poszedł za tym, co Jezus mu mówił, widzi, ma zdolność widzenia, że to słowo Jezusa staje się ciałem. Teraz on widzi te pełne sieci ryb i wie, dzięki komu to otrzymał. Otrzymał to dzięki temu, że posłuchał Mistrza, posłuchał Jezusa. Kiedy poszedł za tym Słowem, wsłuchał się w to Słowo, co Jezus mu mówił, wykonał to, zobaczył teraz, jak to Słowo jest skuteczne, jak to Słowo owocuje. Czyli Piotr ma zdolność słuchania Jezusa, wypełniania Jego Słowo, ma zdolność dostrzegania, jak to Słowo Jezusa jest skuteczne, niesie ze sobą tę obfitość połowu, i teraz ma to doświadczenie, w sobie doświadczenie kruchości swojej. Przypada Jezusowi do kolan. W swojej pokorze przypada Jezusowi do kolan. Odejdź ode mnie, bo jestem człowiek grzeszny, jak powie Piotr. Myślę, że nie chodzi o to, że chce, aby Jezus wyszedł z jego łodzi, tylko ma doświadczenie, przed kim stoi, kto go obdarował. I teraz przez Piotra przychodzi to poruszenie poszerzające jego sposób myślenia, jego wyobrażenie. Tego, kiedy wyławiają tą wielką ilość ryb, wyciągają ją na brzeg, ale zostawiają i idą za Jezusem. Teraz Piotr będzie się uczył określać się wobec Jezusa. To Jezus będzie poszerzał jego perspektywę życia, ale Piotr cały czas czuje, że tą zdolność otrzymał, wydobył z niego Jezus, jego mistrz. I my odkryjmy w sobie tą zdolność przynależności do Jezusa, zdolność słuchania Jezusa, zdolność podążania za Jezusem i zdolność pomnażania tej wielkiej ilości ryb dla chwały Bożej, dla Królestwa Bożego. Zapraszam na kolejny dzień. Jutro przyjrzyjmy się tej rzeczywistości już wprawiania w obrót talentów. Talent jest czymś dynamicznym. On nie znosi stagnacji, nie znosi bierności. On domaga się wprawienia w ruch. Wprawiony w ruch pomnaża pozostałe talenty.